Konrad, w takim razie jesteś po wczorajszym starcie na 100 metrów w stylu motylkowym. Zabrakło bardzo niewiele, bo trafiłeś, jak się okazało, trafiłeś po prostu do słabszej serii. No tak, aczkolwiek też nie można zwalać winy na to, że byłem w słabszej serii. Trzeba było popłynąć dużo szybciej i no, niestety nie popłynąłem. Popłynąłem max, to co mogłem popłynąć na dzień wczorajszy. I nie wiem, no, co się stało. Dobrze się czułem, dobrze trenowałem, nie miałem do siebie żadnych wątpliwości co do treningu, co do przebiegu. Ale wolno popłynąłem. Ale mimo wszystko wolno popłynąłeś, dlatego że to z punktu widzenia kamery, oka kamery, wyglądało po prostu, że płyniesz naprawdę bardzo szybko, że Phelps ci nie ucieka, że Czech ci nie ucieka, więc tak naprawdę coś się wydarzyło? No coś się wydarzyło, sam się zastanawiam, co się stało, bo płynęło mi się bardzo dobrze. Pierwsza 50 luźno, fajnie, na drugiej 50 chciałem przyspieszyć i płynąłem cały czas tym samym rytmem. Nie mogłem przyspieszyć, końcówka odcięło mnie. Nie tak miało być niestety. Dokładnie, bo wytłumaczmy jedną rzecz, że tak na dobrą sprawę temperatura wody tutaj zdecydowanie jest za wysoka. Ludzie między innymi zdają sobie też z tego sprawę, że jak mają 36,6 na narodową temperaturę, a mają 38, to tutaj jeżeli chodzi o pływanie jest bardzo podobnie. 2 stopnie różnicy to chyba jest bardzo duża różnica. No tak, na pewno odczuwa to każdy zawodnik, wszyscy o tym mówią, aczkolwiek też na pewno nie będę zwalał winy na temperaturę wody, bo na pewno nie jest to główna przyczyna. No coś jest ewidentnie nie tak, no wszyscy nie pływali tak jak powinni, prawie nikt, no oprócz Kacpra nie zrobił rekordu życiowego, co na takich zawodach jest wymagane i ciężko coś teraz powiedzieć, no, trzeba to przeanalizować na spokojnie i zastanowić się, co poszło nie tak. Ale w takim razie jeszcze jedno pytanie, bo również miałem występować na 100 metrów stylem dowolnym. Nagle coś się wydarzyło, nagle był jakiś totalny bajzel organizacyjny, który między innymi spowodował, żeś nie wystartował. Jak to skomentujesz? Znaczy, bajzel... Po prostu byłem zgłoszony na listach. Które ukazały się 2 tygodnie przed zawodami i byłem na tych listach, a zostałem z nich wycofany. No, nie wiem, dlaczego była taka podjęta decyzja, ktoś kierował taką decyzją, że wycofał mnie z tego startu. No, byliśmy z trenerem w szoku, nie dało się już tego odkręcić. Smutne, no bardzo smutne. Na pewno nie tak sobie wyobrażałem mój start na igrzyskach w Rio, do którego się przygotowałem no praktycznie całe życie. Na pewno te ostatnie parę lat. Nic, no to trzeba z tym żyć. No. Teraz już się tego nie odkręci. Tylko też będziemy starali się wyjaśnić tą sytuację, dlaczego tak się stało i dlaczego ta szansa została mi odebrana. Ja wiem, że to tak na gorąco, ale to jest błąd koordynatora, między innymi wysłanego tutaj, tego szefa delegacji Polskiego Związku Pływackiego? Ja jestem tutaj, nie jestem od wyjaśniania. Myślę, że tutaj Polski Związek Pływacki powinien wyjaśnić sytuację, aczkolwiek też słyszałem już zdania ze Związku Pływackiego, które no niestety nie były prawdziwe, znaczy może nie to, że prawdziwe, tylko no, odbiegały od wersji wydarzeń, która się tutaj stała. No ja dowiedziałem się o tym od trenera, koordynatora, że zostałem wycofany. I z nim konsultowałem tą sytuację. No niestety nie dało się już przywrócić mnie do startu. Wiara na Tokio jest już? Szybko, za szybko może trochę. Aczkolwiek no... Jeszcze nie jestem znudzony tym pływaniem, cieszy mnie to, co robię, nie zawsze wychodzi, tak jak no na pewno Rio to jeden z moich gorszych zawodów. Będę chciał, jeżeli będę dalej trenował, no to będę myślał o Tokio. No te 4 lata w zasadzie wydają się dosyć dalekie, aczkolwiek zawsze to ten okres zlatuje. Londyn był niedawno, już Rio jest praktycznie za nami, więc czas myśleć o Tokio, aczkolwiek teraz czas na odpoczynek i na pewno regenerację, odcięcie się od tego wszystkiego. No, było dużo emocji, dużo i
czuję, jak to wszystko spływa, więc trzeba odetchnąć. Gdzie wakacje? Gdzie wakacje? Jeszcze nie planowałem, aczkolwiek tęsknię za domem, za Polską. No, te 8 lat w Madrycie dały się we znaku, więc nie wiem, góry, Mazury, gdzieś w piękną Polskę.